w niedzielę 23 stycznia. Witam Was drodzy serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Przeżywamy dzisiaj trzecią niedzielę po Epifanii, którą wprowadzają nas słowa hasła tej niedzieli i zarazem hasła tygodnia, które dzisiaj rozpoczynamy z 13 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Boga. A Ewangelia, która prowadzi nas w dzisiejszych rozważaniach, zapisana jest w 8 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie od 5 wiersza tak czytamy. Gdy Jezus przyszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik z taką prośbą. Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Jezus powiedział, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. I ja bowiem człowiek podległy władzy, mam także władzę nad żołnierzami. Do jednego mówię, idź, a idzie, do drugiego chodź tu, a przychodzi, a do sługi zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się i powiedział do tych, którzy mu towarzyszyli, zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, by zasiąść do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus powiedział, idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I w tej samej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Pan Jezus także i nam za wzór wiary stawia postać, wydaje się nieoczywistą, stawia rzymskiego setnika, centuriona, poganina. Człowiek ten nie był częścią, nie należał do narodu wybranego, był obcy, był kimś zupełnie innym, był kimś, na kogo Żydzi spoglądali z pogardą, był przecież przedstawicielem okupanta, ciemiężcy. Patrząc tylko na jego zewnętrzną postać, na charakterystyczny, poprzeczny czub na szczycie hełmu, już go oceniali, już przypinali mu łatkę, a Jezus postawił go za wzór. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że ten centurion wykazał się trzema ważnymi cechami, które charakteryzowały także całą ziemską pielgrzymkę naszego Zbawiciela. Przede wszystkim człowiek ten zaufał. Zaufał Jezusowi. Zaufał, że Jezus ma moc pomóc mu, uzdrowić jego sługę. I właśnie sługa, niewolnik. Człowiek ten zaryzykował pójście do Żyda, do przedstawiciela narodu okupowanego z prośbą o pomoc. Z miłości do drugiego człowieka, z miłości do swojego niewolnika, do niewolnika, którego inni traktowaliby jak przedmiot, ale on poszedł do Jezusa. Zaufanie, miłość. I trzecia cecha, szacunek. Panie, nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mnie, powiedział do Jezusa. Uszanował tego Żyda, tego poddanego sobie, ale też tego nauczyciela, tego znanego człowieka. Wiedział, że Żyd nie może wejść w zgodzie ze swoimi przekonaniami religijnymi do domu poganina. Nie chciał narażać Jezusa na coś takiego. Uwierzył, że wystarczą tylko słowa. Zaufanie, miłość i szacunek. To także charakteryzowało Jezusa. Pełne zaufanie do Ojca, wypełnienie Bożej woli. Miłość do człowieka, do stworzenia, do każdego z nas, do mnie i do ciebie i wreszcie szacunek do człowieka. Nikomu się Jezus nie narzucał, nikogo nie zmuszał, nikogo na siłę nie ciągnął. Był gotów pomóc, był otwarty, wyciągał rękę, chciał towarzyszyć. Życzę nam, drodzy, abyśmy i my szli za przykładem tego centuriona, szli za przykładem tego, którego większość ludzi już oceniła, przypięła mu łatkę. Ci, którzy znali go lepiej, wiedzieli, że był on dobrym człowiekiem. Ufundował synagogę w Kafarnaum, pomagał Żydom.
ale na pierwszy rzut oka był tylko swoim mundurem, tylko swoją zbroją. Jezus spojrzał głębiej. Jezus go uszanował, umiłował i odpowiedział na jego zaufanie. Zatem i my ufajmy Bogu. Miłujmy Go i drugiego człowieka i szanujmy tych, którzy są wokół nas. Tego Wam, kochani, na ten cały świąteczny, niedzielny dzień życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.